Y gracias por el esquivo. Lodołamacze w tym roku wyróżnionych zostało 20 osób, firm i instytucji. To m.in. fundacje, które na co dzień pracują z niepełnosprawnymi, ale też mniejsze i większe firmy, które chętnie zatrudniają takie osoby. Od wielkich korporacji, przez instytucje publiczne, aż po na przykład warsztat samochodowy. Najważniejszą nagrodę, czyli statuetkę Super Lodołamacz, zdobyła w tym roku agencja Butterfly, która zrzesza modeli i modelki z niepełnosprawnościami. Jedna z twórczyni agencji, Katarzyna Wojtaszek, mówiła, że już niedługo widok modelki na wózku nie będzie dziwi. Cieszymy się, że motylki integracji podróżują po całym świecie. Jan Zając, jeden z organizatorów konkursu, uważa, że odkąd po raz pierwszy wręczono statuetki lodołamacze, w Polsce wiele zmieniło się na korzyść, jeśli chodzi o dostępność przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Uważa on jednak, że konkurs ten nadal jest potrzebny. Mamy bardzo dużą armię ludzi niepełnosprawnych, którzy nie są aktywni zawodowo. Lodołamacze wręczono po raz 13. Karol Surówka, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Czas na informacje z zagranicy. Po tym, jak rokowania z Brukselą w sprawie Brexitu znalazło się w impasie, premier Theresa May ma coraz więcej problemów. Już nie tylko opozycja grozi, że nie poprze Brexitu, jeśli będzie zbyt miękki, ale buntuje się także grupa ministrów jej gabinetu. Dziennik Times pisze, że sprzeciwiają się oni wariantowi braku porozumienia z Unią. A takiego scenariusza według premier rząd nie powinien wykluczać, jeśli dogadanie się w sprawie miękkiego Brexitu zakończy się fiaskiem. Is better than a bad deal. Brak umowy jest lepszy niż zła umowa. Theresa May powtarza to konsekwentnie, ale szereg jej ministrów ma inne zdanie, na czele z ministrem do spraw Brexitu Dominikiem Rabem. Times pisze, że pośród buntowników są też szef MSZ Jeremy Hunt, minister spraw wewnętrznych Sajid Javid, a także Michael Gove, podczas kampanii referendalnej czołowa postać obozu eurosceptycznego. Buntownicy mają plan B. Przekonują, że jeżeli forsowany przez Theresa May miękki Brexit nie zostanie przyjęty, Londyn powinien proponować Unii umowę podobną do tej, jaką wspólnota ma już z Kanadą, to tak zwana CETA. Usuwa większość ceł na produkty, nie wymaga od Brytyjczyków wpłaty do unijnego budżetu, ani też otwarcia granic dla imigrantów, ale w ograniczonym zakresie liberalizuje rynek usług. Usługi, które w brytyjskiej gospodarce dominują. Theresa May wykluczyła wcześniej ten scenariusz. By uniknąć twardej granicy między Republiką a Irlandią Północną, ta druga musiałaby wtedy pozostać w Unii Celnej i wspólnym rynku. A to, jak mówi premier, rozbiłoby jedność królestwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Włoska Izba Deputowanych przyjęła uchwałę o udzieleniu poparcia Węgrom w związku z tym, że Parlament Europejski przegłosował rozpoczęcie procedury, która może zakończyć się sankcjami wobec tego kraju. Rządowi premiera Viktora Orbana zarzucono łamanie praworządności. Uchwała zobowiązuje włoski rząd i premiera Giuseppe Contego do udzielenia pomocy Węgrom na forum unijnym. Mowa jest o podjęciu w tej sprawie kroków w obronie praw i wartości Unii Europejskiej. Zdaniem większości, która przyjęła uchwałę, nałożenie sankcji na Węgry godziłoby w zapisaną w traktatach europejskich suwerenność krajów członkowskich. W dokumencie znajduje się również apel do włoskiego rządu, by skierował wniosek do Rady Europejskiej o sprawdzenie, czy istnieją powody do rozpoczęcia procedur przeciw Węgrom. Uchwałę po ostrej dyskusji przegłosowano większością niecałych 40 głosów. Piotr Kowalczyk, Polskie Radio, Rzymi. W Strasburgu europosłowie współrządzącego ruchu Pięciu Gwiazd głosowali za rozpoczęciem procedur. Dziś deputowani ruchu głosowali przeciw. Duma Państwowa, Izba Niższa Rosyjskiego Parlamentu przyjęła w trzecim czytaniu projekt ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego. Dokument musi zatwierdzić Rada Federacji i podpisać prezydent. Ustawa podwyższa wiek emerytalny dla kobiet z 55 do 60 lat i dla mężczyzn z 60 do 65 lat. Za przyjęciem projektu ustawy głosowali deputowani rządzącej partii Jedna Rosja. Przeciwko byli parlamentarzyści Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji i Sprawiedliwej Rosji. Przed budynkiem Dumy Państwowej demonstrację przeciwników reformy zorganizowała opozycyjna partia Jabłoko. Według sondaży opinii publicznej co najmniej 75% Rosjan jest przeciwnych reformie. Od czerwca w kilkudziesięciu miastach Rosji organizowano wielotysięczne protesty. Jednak z najnowszego sondażu Centrum Analitycznego Jurija Lewady wynika, że tylko 30%.
45%. Rosjan jest gotowych kontynuować protest. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chiny odrzucają oskarżenie prezydenta Donalda Trumpa, który podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ oskarżył Chiny właśnie o próby wpłynięcia na wynik listopadowych wyborów w USA. Poproszono o komentarz do słów Trumpa, że chińskiego MSZ stwierdził, że Pekin nie miesza się w wewnętrzne sprawy innych państw. Rzecznik MSZ Gen Shuang stwierdził, że społeczność międzynarodowa ma jasność w kwestii tego, które z państw w największym stopniu angażuje się w wewnętrzne sprawy innych krajów. Nie sprecyzował jednak, który kraj miał na myśli. Zaapelował do USA o powstrzymanie się od działań, które godzą w relacje z Chinami. Odrzucił też oskarżenia Trumpa dotyczące prób ingerencji w listopadowe wybory do Kongresu. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ amerykański prezydent stwierdził, że istnieje wiele dowodów na to, że Chiny chcą wpłynąć na wyniki wyborów do Kongresu. W opinii Trumpa Chiny podejmują działania, które mają pogorszyć wyniki republikanów. Celem tego jest osłabienie pozycji partii w związku z wprowadzeniem przez USA dodatkowych ceł na towary importowane z Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskiego Radia 24. Dziś święto energetyków w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej trwa uroczystość Polska Energia w stuleciu niepodległości. Oprócz przedstawicieli branży energetycznej, w tym największych spółek energetycznych w kraju, biorą w niej udział także przedstawiciele rządu i parlamentu. O sytuacji polskiej energetyki i wyzwaniach przed nią stojących z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim rozmawiała Krystyna Krostak. Stulecie to dobry moment na podsumowania. No właśnie, w jakim miejscu jesteśmy i jakie są największe wyzwania stojące przed tą branżą? Honorowy tytuł naszego spotkania to jest Polska Energia w stulecie niepodległości. Teraz jeżeli tak na to spojrzymy, to się wszystko trochę zbiega. Pierwsza elektrownia w Polsce zbudowana w Warszawie w 1906 roku, praktycznie poza kilkoma miastami w Polsce, gdzie były bardzo elitarne te ośrodki energetyczne, to energetycy nie było. Też nie oraz było 536 630 to dla zagranicy. Dopiero w końcówce XIX wieku instalacje ropy naftowej. Polska była pierwsza. Polska była wtedy pozbawiona niepodległości. Łukaszenka po części Polak uruchomił naftę, która we wspomnieniach z tamtych lat rozświetliła i zrobiła noc dnie. Takie były stwierdzenia. Pierwsze uliczne oświetlenie wykonane było w Lwowie właśnie przez pana Łukaszewicza. Ulica oświetlona lampami naftowymi. Mówiono, że jest tak widno w Lwowie, że można szpilki zbierać. W następnym kroku, czyli mówimy o energii. A energia to są paliwa, gaz, energia elektryczna, kopaliny, wszystko co razem, co tworzy nam produkcję energetyczną. Wszystko się pojawiło właśnie w tym XX wieku. I dlatego my tak nawiązaliśmy, że polska energia w stulecie niepodległości to jest rzecz warta podkreślenia, bo dzisiaj to my stanowimy blisko 10% potencjału całego PKB w Polsce. Tak